Siemano mordeczki, z tej strony Hexo i witam was w kolejnym filmie z gry Stumble Guys na tym kanale, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie na temat nadchodzącej aktualizacji, przetestujemy sobie parę ciekawych trików i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście jak jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy teraz po 10 tysięcy subskrypcji. No i oczywiście, moi drodzy, możecie zostawić też tutaj łapeczkę do góry, jeśli ten film wam się spodoba. A teraz zapraszam do filmu. Okej, więc na samym początku darmowe zakręcenia i zaraz przejdziemy sobie do tematu aktualizacji. Lecz jeszcze na samym początku chciałbym was przeprosić, jeżeli w tle byłoby słychać po prostu wiatr, ale obecnie jest naprawdę wielka wichura na dworze. No i generalnie tak to mniej więcej chwilowo wygląda, że po prostu właśnie jest giga mocny wiatr. No i generalnie, moi drodzy, ostatnio naprawdę bardzo dużo miałem pomysłów, jeśli chodzi o Stumble Guys. I chciałbym wam powiedzieć, że możliwe, że niedługo będę robił więcej, że tak powiem, rzeczy związanych na przykład tutaj ze znajomymi i też, moi drodzy, na przykład może jakieś, że tak powiem, live'y, streamy, coś takiego. Zobaczymy, zobaczymy, bo naprawdę mam bardzo dużo pomysłów, więc możecie wyczekiwać i oczywiście subować ten kanał wraz z dzwonkiem, bo mogę wam gwarantować, że będzie się tutaj działo, także no, bo jeszcze wiadomo, mam dwa inne kanały, jakby ktoś nie wiedział, i tam też będzie się działo, także możecie po prostu obserwować je wszystkie. I chciałem jeszcze w sumie dzisiaj też otworzyć, tak można powiedzieć, że na crazy zrobić takie kółko jedno. No tak, 400 gemów, no cóż, jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, także zobaczymy, czy będę pił szampana i ja nie mogę. Właśnie o to mi chodzi, kurde, to jest dużo fajnych skinów, których, że tak powiem, no nie da się już normalnie zdobyć, ale no cóż, jeszcze możemy sobie otworzyć jedno to koło, bo tak czy siak już wszystkie gemy praktycznie wydałem, no to... Że tak powiem, zróbmy sobie jeszcze opening jednego tego kółka. Proszę, stój! Ja nie mogę, myślałem, że będzie tutaj ten skinek legendarny, ale cóż. Dobra, więc przechodzimy sobie, moi drodzy, do giereczki. I już wam tłumaczę wszystko, jeżeli chodzi o właśnie nadchodzący update. Więc tak, jak już mówiłem, jakiś czas temu wyciekły kolejne nowe skiny, które do, zapewne zostaną niedługo dodane do właśnie Stumble Guys. No i generalnie, moi drodzy, to już niedługo również pojawi się nowy Stumble Pass, także z, właśnie w tym Stumble Passie możemy się spodziewać między innymi takich skinów, które no jeszcze zostały dodane w poprzedniej aktualizacji, czyli 0.45. Z tamtej aktualizacji chyba jeszcze został jeden skin specjalny, czyli Smoke, i ogólnie zostało tam coś jeszcze, także no już nie zostało tam jakoś strasznie dużo rzeczy, więc parę z tych rzeczy pewnie jeszcze otrzymamy w jakimś kole, w sklepie, a parę pewnie z nich jeszcze może nawet w Stumble Passie. No i mamy właśnie, moi drodzy, ten nowy update, czyli coś, o czym już w sumie też mówiłem, i generalnie no to teraz widzicie właśnie mniej więcej skinki z tego update'a, więc jest również szansa, że takowe, któryś z tych skinów oczywiście, może pojawić się w nadchodzącym Stumble Passie, także tak to mniej więcej wygląda i zobaczymy, jak to będzie dokładnie, że tak powiem, tutaj funkcjonowało. Skinów oczywiście jest naprawdę bardzo dużo, możemy się też spodziewać, że dużo z tych skinów po prostu, że tak powiem, pojawi się normalnie w sklepie do kupienia z jakimś kole. I poza tym wszystkim, w nowej aktualizacji, jak już w sumie też mówiłem nawet w ostatnim materiale, otrzymamy nową kolaborację i będzie to kolaboracja z Rabbids. No i generalnie, moi drodzy, właśnie w takowej kolaboracji otrzymamy masę przeróżnych skinów właśnie w tej serii, czyli w serii takich bardziej króliczków właśnie z tego Rabbids. No i mamy tam, moi drodzy, między innymi nowe koło, gdzie będziemy mogli zdropnąć właśnie złotego króliczka, który oczywiście będzie króliczkiem specjalnym. I poza tym wszystkim tam widzicie w sumie wszystkie inne rzeczy związane właśnie z tymi króliczkami teraz na ekranie, także myślę, że też całkiem, ale to całkiem spoko. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie w sumie funkcjonowało i wyglądało. Ja osobiście nie mam jakoś strasznie pojęcia, ale no tak czy siak wydaje mi się, że po prostu zobaczymy. I wydaje mi się, że nadchodzące aktualizacje w Stumble Guys to będą naprawdę bardzo spoczko aktualizacje, więc niedługo trzeba będzie doładować gemy i po prostu, że tak powiem, ruszyć. I oczywiście, moi drodzy, możliwe, że z okazji tego, że wbiliście na tym kanale 5000 subskrypcji, teraz już nawet więcej, bo 5000 chyba 200, to chciałbym wam powiedzieć, że możliwe, że też pojawi się konkursik na właśnie Stumble Passa. Oczywiście nowy Stumble Pass będzie za jakieś chyba 8 dni, no ponad tydzień lekko, i właśnie wtedy możliwe, że takowy konkurs się pojawi, ponieważ ostatni konkurs był, że tak powiem, naprawdę bardzo dobrze się przyjął po prostu i bardzo dużo osób wzięło, że tak powiem, udział, więc zobaczymy i możliwe, że rzeczywiście coś takiego zrobię i po prostu rozdam wam kolejnego Stumble Passa.
No cóż, tak to wygląda. No, wydaje mi się, że to jest w sumie spoko opcja, bo dużo osób też nie bada Stumble Passa, a ja z racji, że mam trzy kanały, to wiadomo, no trochę mam, więc no po prostu kupienie Stumble Passa komuś to chyba nie jest aż tak spory problem. No i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli na przykład sobie pogrywacie w Fortnite'a, też możecie wpaść na mój główny kanał, bo tam są filmy też codziennie. A jeśli gracie sobie w Minecraftcika, albo się interesujecie tematem, to możecie wpaść też na drugi kanał, taka bardziej teraz informacyjna sekcja, bo z sekcji aktualizacji myślę, że już całkiem sporo rzeczy, że tak powiem, powiedziałem i no tak to wygląda, no. Aktualizacja będzie i ta aktualizacja pewnie pojawi się mniej więcej wtedy, kiedy będzie, że tak powiem, ten nowy Stumble Passik. Otrzymamy oczywiście też nową mapę, zapomniałem to dodać. Będzie nowa mapa, Treasure Hunt, w sumie, o której też już w sumie wiecie. Nawet wam ją pokazywałem, jak ona działa w akcji, także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jakiś ziomeczek leci, ale niestety przegrywa. A wygrywa kto? Wygrywam ja, także let's go. Więc no, jak już mówiłem, jeżeli się interesujecie którąś z takowych gier, możecie też wpaść na moje takie właśnie dodatkowe kanały, w sensie na główny kanał i na drugi kanał, a to jest trzeci kanał, także no tak to wygląda. No i moi drodzy, jak już mówiłem też na samym początku tego filmu, mam w planach też, że tak powiem, zacząć robić streamy, także zobaczymy, jak to, że tak powiem, wyjdzie. Może rzeczywiście niedługo jakąś transmisję na żywo od Pale, gdzie będziemy sobie oczywiście grali po prostu z widzami i po prostu, że tak powiem, będzie fajnie, miła atmosferka, granie z widzami. Zobaczymy, bo generalnie jeszcze aż tak bardzo nad tym nie myślałem, ale na przykład w jakiejś chwili wolnej, ponieważ wiadomo, robię dwa filmy dziennie, że tak powiem, to można by jakiegoś takiego streamka sobie odpalić, co myślę, że byłoby bardzo spoczko taką alternatywą i myślę, że dużo osób mogłoby się tam też, że tak powiem, spoko bawić i ze mną przy okazji zagrać. Także też myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra, że tak powiem, rzecz, sprawa, informacja. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to dokładnie będzie i w razie jakby były jakieś informacje, to będę je pisał gdzieś tutaj na społeczności. Zobaczymy, jak już mówiłem. No i oczywiście, jakbyście dostali powiadomienie, że jakiś streamek jest na tym kanale, to śmiało wpadajcie. Będziemy mogli sobie razem pograć oczywiście w stumblowych kolesi. Także zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No, także no, dużo jest naprawdę bardzo rzeczy, które mam zaplanowane na ten kanał, na główny kanał, na drugi kanał, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, naprawdę się troszeczkę, można powiedzieć, że nawet podjarałem tym wszystkim, no bo osobiście to zawsze też chciałem sobie właśnie gdzieś tam w poboczu streamować. Otwieramy jeszcze 10 tych kół, żeby dropnąć skina, którego chcę dropnąć, więc no tak, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że całość się uda tutaj te wszystkie projekty, plany wykonać i że będzie bardzo przyzwoicie. No, w tym momencie szczęśliwe kręcenie i kręcimy sobie tym do końca i mamy... Okej, okay, epickiego, myślałem, że specjalnego już. Więc no, to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o takie podsumowanie tych informacji. Dokładnie nie mam pojęcia, kiedy będzie ten update, ale jak już jest beta, to możemy się spodziewać, że dosłownie... Zaraz! Jest! Nareszcie! Jest! Ja pierdziele! Ja pierdziele! Jest! Jest! Aż zdjąłem słuchawki, widzowie. Ja nie mogę. A w ogóle strasznie ten wiatr wie, ale ja nie mogę, wreszcie się udało, widzowie, udało się, mamy to. A ile ja na tego skina polowałem, to jest szok, naprawdę, ja przez ostatnie parę, naście materiałów non stop otwieram to koło i próbuję dropnąć tego skina i wreszcie się udało. Mamy skina Super Gal, czyli tego skina, dokładnie, legendarnego. I w tym momencie nie muszę już otwierać tego koła, bo nie ma tutaj żadnego skina, którego potrzebuję. Więc ten odcinek zakończamy bardzo dobrze, mi się wydaje. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia i cześć!